Ja nie dam zrobić z mistrza Pawła jakiegoś tam pionka w rękach waszej królewskiej mości. On musi zmarnić w sposób twórczy. Tym wyjątkiem jest śmierć. Słowa pomieszane ze snami. Nie pamiętam ostatniego dnia! Przestaliście we mnie wierzyć. Oczywiście, wiem o tym. Wiem o tym, ale rzecz mi jest obojętna. Wracają tylko nazwy z dzieciństwa. Myszka Miki, Tomcio Paloch, Królewna Śnieżka, Kubuś Puchatek. Wtedy uświadamiam sobie, że nie wiem, kim jestem. Swoją własną drogą. Zdawać by się mogło, że najlepiej wie, co dla niego dobre, co wybrać powinien, a czego z kolei najlepiej się strzec. Rzecz to uwagi godna, ale i śmiechu. Idzie sobie człowiek swoją własną drogą. Ma ludzi, że trudna, że łatwiejsza chce. Że dziś tylko z ust bezbożników słyszę czasami swoje imię, które wszak bez zażenowania wypowiadają, bo nie wiążą z tym imieniem tradycji żadnej. Jakby to, co łatwe, było choć coś warte. Blicht, szpan i hajlak ładnie brzmi, no nie? Mnie ciarki przeszły od tej poezji. No, a jednak w tych wierszach jest jakiś żart. Sprawa zatrzymuje na chwilę mój wzrok i przyglądam się waszemu żałosnemu sceptycyzmowi. Jak wy przyglądacie się pająkowi łażącemu po ścianie. Jestem, jaka jestem. Dajcie już spokój. To jest czysta dialektyka. Może w niebie jest ona coś warta. Ja jestem twórcą rzeczywistości! Zrozumiano i proszę mnie nie wyprowadzać z równowagi! Ser, jedno tylko pytanie. No? Jak jest tam u was z religią? Każdy wierzy, w co mu się żywnie podoba. Zastanawia mnie łatwość, z jaką porzuciliście swoją niewiarę. A czy my się znamy? Bo ja pani nie poznaję. Siebie też nie poznajesz. A kto mi zaręczy, że nie wzięła mnie pani z ulicy? Nie powiedziała sobie pani, widząc mnie, ten jest dosyć przystojny. Dobrze, bo patrzy z oczu obecnego do siebie i mówię mu, że jestem jego żoną. Masz mnie. I cóż z tego, że cię mam? Wolałbym nie mieć cię wcale. Przypominasz mi tylko to, że coś jest w ogóle, a sama jesteś jedynie nędznym substytutem rzeczy istotnych. Zastanawia mnie też, że kiedy niewiara posuwa się naprzód, ja pierwszy padam ofiarą. Urodziłem i wychowałem się w domu pełnym zacności. Jedyną być może skazą życia naszego rodzinnego było to, że ojciec nienawidził matki. Nienawidził!
Czytałam o pańskiej hyrkanii w gazetach. To jest zwykła teatralna bójda, ta pańska hyrkania. Życie ze mną jest piekłem. Niewątpliwie jest piekłem. Banda szaleńców i pijaków zdeprawowanych i zdegenerowanych uparła się udawać państwo w dawnym stylu. Tak. Jestem Han. Taki jak ja jestem jeden jedyny. Proszę posłuchać, ostatni raz rozmawiam z wami jak równy z równymi. Idzie sobie człowiek swoją własną drogą. Chce czuć się zrozumem, w jeden worek wpleść. Czuć się ślepe, głuche na dzieła rozumu. Rozum nie rozumie, czego czuć się chce. Pani, ogłuchły kościół, biegnący ze swoim czasem, chce być nowoczesny. Czy wasza świątobliwość to rozumie? Któż by lepiej mógł cię zrozumieć niż ja, mój synu? Postępowy, higieniczny. Perwersja rozwiała się bez śladu, ojcze święty. Dziękuję ci. Funkcjonalny, sprawny, zradiofonizowany. U nas w niebie nikt nie wierzy w fizykę, moje dziecko. Jest to tylko wygodny schemat matematycznego ujęcia zjawisk dla waszych mózgów, które utknęły na granicy stworzenia metafizyki. Zelektryzowany, energiczny, czysty. Światłuszku. Proszę mnie puścić. Karaluszku. I ja was proszę. Słoneczko. I ja do sądu. Ja się nie dam szantażować. A kto mi to udowodni? Ja! Może jestem gangsterem pozbawionym skrupułów, draniem, którego ktoś próbował zabić za nielojalność, a żona usiłuje mu mówić, że miał wypadek, żeby sprowadzić go na dobrą drogę. Co robi na przykład całując rękę damy? Ślinie ją mocno. Po czym w pręce wyjmuje chusteczkę. Ach, przepraszam. Szybko zauważyłem, że ojciec jak ognia unikał dotknięcia matki. Ja nie wiem, jakie przeznaczenie konkuruje z moim niepokojem. Na samym dnie mojego umysłu powoli zaczynają płowić porozbijane resztki moich marzeń. Ja zaczynam się dusić. Jakie korzyści? No korzyści z niewiedzy. Mój umysł ucieka w niewiedzę, jakby uciekał przed jakąś prawdą. By sprostać czasom, które i tak o tysiące mil naprzód zawsze was wyprzedzą. W tym to świecie chcecie być nowocześni, zerwać z bajkami, kroczyć na czele ludzkości, wchłaniającej pyły atomowe w płuca, poczerniały już od papierosów i spali. Dobrze. Teraz, kiedy już wiem, że to ty mi się śnisz, powiem, co o tobie myślisz. Czego się wyrzec musicie, żeby w tym świecie zdobyć uznanie? To jest pokój dwuosobowy, ja mam taką samą prawo, żeby nie siedział jak ty. Teraz będzie wyjątkowy. Poczeka pani na mnie? Na mężczyznę, który tak zajmuje się samochodami, nie można nie poczekać. I po 5 minutach zupełnie nowy żyd odświeżony wodą kolońską na nowo próbował szczęścia. Jakim jest pani typem kobiety? Pański? Potwierdzam. Jestem... Nie ma na świecie głupstwa tak wielkiego, dla którego nie byłoby warto poświęcić wszystkiego, w czym żyjemy. Po każdym zdaniu spływa po mnie strumień potu, mózg mi drętwieje, to objawy choroby zwanej niepohamowanym pociągiem. Wszystko robi, nie mam lekarstwa. I wydaje się wam, że na tym się skończy ustępstwo. A pani jest lekarstwem. Jakim jest pani typem kobiety? Zimna? Nieśmiała? Umiarkowana? Zabawowa? Miłość! Cóż to za czarowny, niepojęty bezsens? Uszczypnąć i schwytać objęcia. Rozpustne? Słowem,
Jakim jest pani typem kobiety? Oznacza, czy jest pani gotowa pójść do łóżka już pierwszego wieczoru? Ba, dziś wiem, czego się trzyma. Przeintelektualizowany erotyzm połączony z oscylacją między perwersją a klasycyzmem w sztuce. Ba, dziś wiem, czego się trzymać. Widzę tu tajne pokrewieństwo z wojną, bo na wojnie też właściwie chodzi o to, aby uszczypnąć i schwytać objęcia. To oznacza, czy jest pani gotowa pójść do łóżka już pierwszego wieczoru? A jak pan sądzi? No, ja jestem gotów. Który mężczyzna nie jest? Pani... Ja nie należę do tego typu mężczyzn. Nie ma pani ochoty? Mam. Rozumiem. Wiedziałem teoretycznie, lecz nie czułem od razu ani do matki, ani do ojca. Byłem przywiązanym synem. Przestaliście się bać niewiary. Przestaliście się bać herezji. Nie trwoży was diabeł. A więc i Bóg was nie trwoży. I dziś nie pojmuję dobrze, nie znając teorii. Nie wiem, jakiej maści jest szczur zrodzony z czarnego samca i białej samicy. Przede wszystkim do diabła ze sztuką! Sztuki nie ma! O, przepraszam, sir. Ostatniego dnia. Dnia wypadku. Bajki opowiadasz, wszystko pamiętasz, tylko bawisz się moim kosztem. Nie pamiętam ostatniego dnia. Ech, dziecinko. Ja za to uwierzyłem w naszą przyszłość. Wracam do sztuki, zacznę tworzyć bez żadnej formy i wyuzdania i skończę życie jako dobry katolik. Powiem od razu, że przyczyną nie może być większy ciężar wykroczenia aniołów, albowiem w obu wypadkach grzech polegał na nieposłuszeństwie, które z punktu widzenia Boga jest zawsze tak samo grzeszne i zawsze tak samo wobec niego obelżywe. Skończysz życie? Ja je dopiero z tobą zaczynam. Jestem stary, musisz to zrozumieć. Dlaczego jednak twarz twoja mówi co innego? Czyż dusza może być tak inną od twarzy? Tak, daj spokój z moją duszą. Ostrzegano mnie, że niezły z ciebie podrywacz. Kto by pomyślał? Oto dlaczego nigdy nie wiodło mi się w życiu i biorąc udział we wszystkim, w niczym nie mogłem wziąć udziału. Tylko niepokój ogarnął mnie na dźwięk tego słowa. Dlaczego jest nieodwołalnie pewne, że diabeł nie może być zbawiony? Jakże wygląda codzienny, powszedni dzień w tej całej twojej hyrkanii? Czym się tam właściwie zajmujecie? Władza. Idzie sobie człowiek swoją własną drogą. Zdawać by się mogło, że najlepiej wie, co dla niego dobre, co wybrać powinien, a czego z kolei najlepiej się strzec. Zaczynam się poznawać. Potem jak zwykle nastąpi śmierć, ale połączona z tym poczuciem, że życie przeżyte zostało na szczytach, a nie we wstrętym bagienku ze sztuką zamiast morfiny. A więc jesteś przeciwnikiem narkotyku? Bez tego się nie obejdę. Uznaję jeszcze alkaloidy, ale potępiam wszelkim narkotykiem psychicznym. Poza tym, że nie będziesz nic tworzył, możesz robić co chcesz.